Przepraszam, tu jest wolne? Oczywiście. Czasami ktoś tutaj siada, ale akurat dzisiaj jest wolne. Nie rozumiem. No mówię, że jest wolne. Krysia miała rację, mówiąc, że facetom trzeba wszystko mówić wprost. Gorzej, jeżeli widzi, że wolny, a nie pyta, tylko wkłada. Przepraszam, że co? A co pan słyszał? Pan do mnie bezpośrednio, to ja wzajemnie. Bezpośrednio? To ja mogę panu w zęby dać. A. W zęby? A może by tak w coś innego? To w co pan woli? A pan? Zaraz, zaraz. Czy pan przypadkiem nie jest... Romek! Marek. To teraz już pan wie. Ale co wiem? Kim jestem? Romek, co ma na przedmieściu domek? To pan. O, jakie śmieszne, Marek, Marek. Dawaj, dawaj, zabij mnie swoją ripostą. Spotkałem w parku Marka. Co pokazał mi kanarka? Dość tego, pan jest jakiś podejrzany. A o co? O napastowanie samotnych mężczyzn w parku. A, to pan jest samotny. Trochę tak. To może ja mogę coś zaradzić. Samotny gołąb musi dołożyć wielu starań, żeby odnaleźć idealnego partnera. Ciekaw jestem co. A cokolwiek, jestem uniwersalny. Dość tego, żegna. Ale mama Markuj, jeżeli jestem podejrzany, to może mnie aresztujesz. Odwal się, zboczeńcu. Niestety nie wszystkie próby zakończone są powodzeniem. Jeśli jednak wierzysz, że następnym razem mu się uda, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.